Po wielu spekulacjach poznaliśmy już decyzję Wiesława Ordona, burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba, odnośnie urzędu, o jaki zamierza ubiegać się w nadchodzących wyborach samorządowych. 4 kadencje temu po raz pierwszy Wiesław Ordon obejmował urząd burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba. Od zawsze jednak Nowa Dęba była dla mnie prywatnie pasjonata wody, ukochanym statkiem na morzu pełnym sztormów. Jestem przekonany, że moje dotychczasowe urzędowanie było korzystne dla naszej gminy, mając świadomość, w jakim miejscu obecnie jesteśmy. Pragnę podkreślić, że była to era dynamicznego rozwoju, gdzie skupialiśmy się na postępie i byciu istotnym punktem gospodarczo-społecznym w tej części Podkarpacia. Działaliśmy intensywnie i dynamicznie. Owszem, czasem zdarzały się potknięcia, jednak nie miały one żadnego wpływu na realizację naszych ambitnych projektów rozwojowych. Jak powszechnie wiadomo, nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Burmistrz Wiesław Ordon w oświadczeniu wystosowanym do lokalnych mediów zapowiedział, że będzie ubiegał się o reelekcję. Jak sam mówi, w podjęciu decyzji o starcie w wyborach samorządowych pomogły mu przede wszystkim dobre słowa od mieszkańców. Nie bez znaczenia było także zdobyte doświadczenie, jak i przeżyte trudności i odniesione sukcesy. Chcę podejmować się nowych zadań, które będą służyć miastu i gminie Nowa Dęba. Przed nami wiele wyzwań służących wam, mieszkańcy, tych natury społecznej, mieszkaniowej, jak też i gospodarczej. Mam pomysły. Wiem, jak dojść do celu, skąd brać środki na realizację zadań. Wyrażam przekonanie, że moja dotychczasowa wiedza w zakresie spraw samorządowych, umiejętność współpracy z wieloma instytucjami ważnymi dla miasta i gminy, może być dalej wykorzystana dla rozwoju naszej małej ojczyzny. Wiem, że dbałość o nowodębskie interesy, staranność w podejmowaniu decyzji sprawią, że posługując się moją ulubioną metaforyką marynistyczną, statek ten wypłynie na jeszcze szersze wody przy stabilnych żaglach. Pełne oświadczenie burmistrza dotyczące startu w nadchodzących wyborach samorządowych dostępne jest na naszej stronie internetowej tvl.tarnobrzeg.pl.